Zabieg modelowania twarzy implantami polega na wszczepieniu implantu czy protezy o odpowiednim kształcie w celu, można powiedzieć, przywrócenia właściwych anatomicznych proporcji twarzy. Implanty wykonane są z polimeru silikonowego i są przystosowane do wszczepiania w różnych okolicach, w okolicy kości jarzmowej, w okolicy żuchwy itd. To, jaki implant wybierzemy, zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, jakie są oczekiwania pacjenta co do zmiany kształtu twarzy oraz od tego, jakie są warunki anatomiczne. Proszę pamiętać, że implant jest pojęciem ogólnym. Mówiąc o implantach, najczęściej mamy na myśli protezę wykonaną z jakiegoś polimeru, czyli mówiąc tak popularnie, z sztucznego tworzywa. Ale czasami możemy wykonać powiększenie czy poprawę objętości pewnych okolic własnymi tkankami, przesuwając czy wszczepiając powięź, ścięgno, odnaskórkowaną skórę, czyli skórę właściwą, grubą warstwę kolagenową, która jest to są wszystko naturalne tkanki, one ulegają rewaskularyzacji, ukrwieniu i pozostają na stałe, modelując twarz. Na przykład dzisiaj w klinice wykonywałem korektę twarzy, która była zniekształcona po wycięciu raka zatoki szczękowej i wycięciu całej kości szczękowej z wyrostkiem zębodołowym. I tutaj wykorzystałem do modelowania własne tkanki. Oczywiście wybór metody jak zawsze zależy od warunków anatomicznych, od oczekiwań pacjenta. Troszkę inne techniki wykorzystuje się w przypadku zabiegów estetycznych, kiedy mamy do czynienia ze zdrowym człowiekiem, kiedy anatomia twarzy nie jest zniszczona chorobą, tylko ma pewne dysproporcje i możemy je skorygować implantami. Natomiast w przypadku rekonstrukcji twarzy, która jest zmieniona różnego rodzaju chorobami, jest to już o wiele bardziej złożone i często wykonujemy przeszczepy własnych tkanek, czasami wspomagamy to implantami. Ciekawą jeszcze techniką jest tak zwana technika drukowanych implantów. Współczesne możliwości techniczne umożliwiają nam po wykonaniu odpowiednich badań obrazowych, czyli tomografii w projekcji 3D, wydrukowanie kośćca, czyli czaszki, dokładną ocenę tych wszystkich zaburzeń morfologicznych i do tego możemy wymodelować implant, wydrukować go. Ten implant będzie pasował tak jak dosłownie puzzle i po odpowiednim procesie sterylizacji można go wszczepić. Ale to też nie jest oczywiście technika, którą możemy zastosować u każdego człowieka, ponieważ proszę pamiętać, że implant, czyli tworzywo sztuczne, to jest materiał, który nie ulega ukrwieniu, w związku z tym musi być otoczony tkankami dobrze ukrwionymi. Nie u wszystkich pacjentów takie możliwości anatomiczne występują. Thank you.